Dzień dobry. To umiem, bo rozumiem język polski. Przed nami odcinek 13, a w nim wyrazy podstawowe i pochodne, a także budowa wyrazów pochodnych. Zapraszam. Zaczynamy od wyjaśnienia, jak powstają nowe słowa. Zobacz przykłady z prawej strony. Mamy przymiotnik biurowy. Skąd się wzięło to słowo? Otóż powstało od rzeczownika biuro. Czyli najpierw musiało istnieć słowo biuro, a potem od niego zostało utworzone inne słowo, biurowy. Tak samo w drugim przykładzie mamy rzeczownik rowerek. Rowerek to nic innego jak mały rower. A zatem najpierw musiało istnieć słowo rower, a od tego wyrazu został utworzony inny wyraz, zdrobnienie rowerek. Trzeci przykład, tutaj dla odmiany mamy czasowniki, mianowicie czasownik przeczytać. Jak widzisz, to słowo przeczytać składa się z pewnego elementu, który jest powtórzeniem tego słowa podstawowego, czyli czytać. A zatem najpierw musieliśmy mieć czasownik czytać, a potem od tego czasownika czytać zostało utworzone inne słowo. Przeczytać. Te wyrazy, które tutaj są z prawej strony, biuro, rower, czytać, to wyrazy podstawowe, ponieważ one są podstawą dla innych słów. Innymi słowy, od wyrazów podstawowych możemy utworzyć inne wyrazy. Natomiast te słowa z lewej strony, biurowy, rowerek, przeczytać, to są słowa pochodne, wyrazy pochodne. Dlaczego? Ponieważ pochodzą od innych wyrazów, czyli zostały utworzone od wyrazów już istniejących. Zobaczmy teraz, w jaki sposób zbudowany jest wyraz pochodny. Mamy przykład kąpiel i od tego słowa podstawowego tworzymy wyraz pochodny kąpielisko. Zobaczmy, z jakich elementów składa się to kąpielisko. Jak widzisz, na czarno, takim grubszym drukiem, zaznaczyłam Tobie ten element, który jest wspólny dla wyrazu pochodnego i dla wyrazu podstawowego. Ten element wspólny będziemy nazywać podstawą słowotwórczą. Na czerwono z kolei zaznaczyłam element, który został dodany do podstawy słowotwórczej i taki element będziemy nazywać formantem. Z prawej strony w postaci schematu pokazuję Tobie te dwa elementy raz jeszcze. Otóż mamy wyraz pochodny kąpielisko. Przypomnę, kąpielisko to wyraz pochodny od słowa kąpiel. I ten wyraz pochodny kąpielisko składa się z dwóch cząstek. Kąpiel to jest ta cząstka wspólna dla wyrazu pochodnego i dla wyrazu podstawowego. Będziemy nazywać tę cząstkę podstawą słowotwórczą. Do podstawy słowotwórczej dodajemy element isko i będziemy nazywać go formantem. A zatem jak jest zbudowany wyraz pochodny? Składa się z dwóch elementów, z podstawy słowotwórczej i z formantu. Zobacz jeszcze dwa inne przykłady. Mamy rzeczownik domownik i czasownik napisać. Rzeczownik domownik składa się z dwóch elementów. Cząstka dom, która jest wspólna dla wyrazu pochodnego domownik i dla wyrazu podstawowego dom. Ta cząstka wspólna, przypominam jeszcze raz, to podstawa słowotwórcza. Natomiast to, co zostało dodane do podstawy słowotwórczej, tu akurat element ownik, to formant. Przykład drugi, czasownik napisać. Słowo pochodne napisać. Wyraz ten powstał od czasownika pisać. A zatem ta nasza podstawa słowotwórcza brzmi pisać. Jest poprzedzona formantem. Formant tutaj brzmi na. Czyli najpierw mamy formant na, a potem mamy podstawę słowotwórczą pisać.
Jak widzisz, nie zawsze musi być tak, że najpierw podstawa słowotwórcza, potem formant. Czasami może być odwrotna kolejność. Najpierw formant, a potem podstawa słowotwórcza. Skoro jesteśmy już przy tej kolejności, to spójrz, jakie mamy rodzaje formantów. Przykład pierwszy. Rzeczownik papier. Od niego tworzymy przymiotnik papierowy. Na czarno zaznaczam element wspólny dla wyrazu pochodnego i dla wyrazu podstawowego. To jest cząstka papier. Na czerwono zaznaczam formant, czyli element dodany do podstawy słowotwórczej. Jak widzisz, ten formant w tym przykładzie znajduje się za podstawą słowotwórczą. Taki formant będziemy nazywać przyrostkiem. Owy, najpierw podstawa słowotwórcza, potem formant. O takim formancie mówimy, że to jest przyrostek. On się niejako przyrósł do podstawy słowotwórczej. Inna sytuacja w drugim przykładzie. Mamy czasownik myć. Od tego czasownika utworzono inny czasownik, mianowicie umyć. To, co jest zaznaczone kolorem czarnym, to podstawa słowotwórcza. To, co jest zaznaczone na czerwono, to formant. Zwróć uwagę, że tutaj mamy taką sytuację, że w wyrazie pochodnym najpierw występuje formant, a potem występuje podstawa słowotwórcza. Taki formant, który występuje przed podstawą słowotwórczą, będziemy nazywać przedrostkiem. On jest przed podstawą słowotwórczą, dlatego przedrostek. Przykład trzeci. Tutaj z dwóch wyrazów utworzono kolejne słowo. Mamy przymiotnik żywy i rzeczownik płot. Jeżeli te elementy ze sobą połączymy, to utworzymy rzeczownik żywopłot. Zwróć uwagę, tutaj na czarno mamy zaznaczone podstawy słowotwórcze żyw, płot, natomiast kolorem czerwonym zaznaczyłam ten element, który łączy te dwie podstawy słowotwórcze. I taki formant, który łączy podstawy słowotwórcze, czyli znajduje się między podstawami słowotwórczymi, będziemy nazywać wrostkiem. On się niejako wrósł. Przykład czwarty obrazuje zjawisko formantu zerowego. On dosyć rzadko występuje, niemniej jednak czasami możesz natknąć się w zadaniach na formant zerowy. Kiedy będziemy o nim mówić? Zwróć uwagę, mamy przykład czasownik zlewać, to jest wyraz podstawowy. I od tego wyrazu podstawowego tworzymy rzeczownik zlew. Zwróć uwagę, że wyraz podstawowy zlewać jest dłuższy niż wyraz pochodny zlew. Czyli tutaj niczego nie dodaliśmy. Tu nie ma żadnego elementu dodanego. W takiej sytuacji będziemy mówić, że słowo pochodne ma w sobie formant zerowy. Ten formant zerowy występuje w takich wyrazach pochodnych, które powstały w wyniku odrzucenia końcowego elementu wyrazu podstawowego. Czyli ten wyraz podstawowy, jeszcze raz powtórzę, on jest dłuższy od wyrazu pochodnego. W wyrazie podstawowym nic nie dodajemy, dlatego formant zerowy. Wszystkie przykłady, o których mówiliśmy do tej pory, one pokazywały taką właściwie idealną sytuację, kiedy podstawa słowotwórcza była takim dokładnym powtórzeniem wyrazu podstawowego. Ale niestety nie zawsze tak będzie. Na koniec filmu powiemy o takim zjawisku jak oboczności, czyli alternacje. Cóż to takiego? Zobacz przykład. Pierwszy szkoła. Od tego słowa tworzymy inny rzeczownik, szkółka. Szkółka to inaczej mała szkoła. Czarnym kolorem zaznaczyłam podstawę słowotwórczą szkół, natomiast na czerwono formant K.
I zwróć uwagę, że w tej podstawie słowotwórczej nie wszystkie elementy są dokładnym powtórzeniem wyrazu podstawowego. Bo przecież wyraz podstawowy brzmiał szkoł. Tak? Ten element szkoł w wyrazie szkoła. A zatem w wyrazie podstawowym mam o, a w wyrazie pochodnym mam u. Taka zmiana, czy też taka wymiana nazywa się fachowo alternacja, czyli oboczność. Tutaj akurat mam do czynienia z obocznością samogłoskową. O do u. Podobnie będzie w drugim przykładzie. Od słowa miód utworzyłam przymiotnik miodowy. Na czerwono formantowy, na czarno podstawa słowotwórcza. Ale ta podstawa słowotwórcza, jak zauważyłeś na pewno, jest niedokładnym powtórzeniem wyrazu podstawowego. Tutaj mamy o, a w wyrazie podstawowym było u. A zatem przeczytam. U do o. I ten przykład obrazuje nam znowu oboczność samogłoskową. Tutaj miod, a tutaj miód. Przykład trzeci. Tutaj z kolei będzie wymiana spółgłoskowa. Od rzeczownika mucha utworzyłam zdrobnienie. Muszka. Muszka to nic innego jak mała mucha. Podstawa słowotwórcza w wyrazie pochodnym muszka brzmi musz. Formant z kolei k. I zwróć uwagę, że w tym wyrazie pochodnym nie wszystkie elementy są powtórzeniem wyrazu podstawowego. W wyrazie podstawowym było much. W wyrazie pochodnym jest musz. A zatem ch do szy. Powiemy wówczas o oboczności spółgłoskowej. Przykład ostatni to też oboczność spółgłoskowa. Mamy wyraz podstawowy lekarz i od niego tworzymy słowo pochodne lekarka. Na czerwono formant K, podstawa słowotwórcza lekar. I ta podstawa słowotwórcza nie jest dokładnym powtórzeniem wyrazu podstawowego. Tutaj było lekarz. A zatem ży wymienia się na ry. Ż do ry. I powiemy, że mamy oboczność spółgłoskową. Z prawej strony przytaczam definicję, kiedy mówimy o oboczności. Otóż oboczności to wymiany głosek zachodzące w obrębie podstawy słowotwórczej. Mogą mieć one charakter samogłoskowy, tak było w pierwszym, drugim przykładzie. Mogą też mieć charakter spółgłoskowy. Trzeci, czwarty przykład. Fachowo te oboczności nazywają się także alternacjami. To wszystko w dzisiejszym odcinku Umiem, bo rozumiem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.